Nie wiem, czy możemy mówić tutaj o budowie, a właściwie o jakichś planach. To już jest, jakby decyzja została wydana przez miasto w 2017 roku. W ubiegłym roku inwestor uzyskał również pozwolenie na budowę ze starostwa, więc my w tej chwili, będąc zaskoczeni tymi decyzjami wcześniejszymi, staramy się dogadać z inwestorem i ewentualnie zaproponować mu jakieś inne miejsce. Jakie inne miejsce? No, wczoraj odbyliśmy taką pierwszą rozmowę, właściwie zaznaczając również z panią burmistrz czeskiego Cieszyna w obecności pana przewodniczącego Rady Miasta, zaznaczając, że no, oczywiście państwo dopełnili wszelkich formalności. My jakby zgodnie z prawem wydaliśmy, co mieliśmy wydać, tylko no, ponieważ spodziewamy się, że spotka się, zresztą spotyka się to z wielką burzą zarówno w mediach społecznościowych, jak i mieszkańcy są po prostu niezadowoleni. Ludzie, którzy mieszkają obok, nie zostali wcześniej poinformowani, więc wszystkich nas zaskakuje ta informacja. No i staramy się jakoś wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Oczywiście oczekujemy w pierwszej kolejności od inwestora jego warunków, gdzie on ewentualnie widziałby swoją inwestycję. Bo jak rozumiem, mieszkańcy nie są przeciwko inwestycji w ogóle, bo też są jakby... Między technologią a zdrowiem niektórzy albo walorami krajobrazowymi no to, gdzieś tam oscylują. Więc ja wczoraj zaznaczyłam w rozmowie z przedstawicielem inwestora, że państwo nie robią nic, żeby tą technologię przybliżyć. No tu z jednej strony wszyscy mieszkańcy posiadają komórki. Wszyscy narzekają, że mają zły zasięg, że wchodzi nam czeska stacja, po czeskiej stronie z kolei, że Polacy mają lepszy zasięg. No i wszyscy korzystamy z komórki, a teraz nagle boimy się stacji, która nam pozwoli z tych komórek korzystać. No tutaj widzę, że niestety inwestorzy i te nasze firmy, które oferują nam usługi, nie wykonały swojej pracy PR-owej. Natomiast na pewno nie jesteśmy przeciwko inwestycji, jesteśmy przeciwko inwestycji w tym miejscu. Czyli tak, inwestycja będzie, wieża powstanie, tylko jest szansa na uniknięcie tego miejsca, w którym jest obecnie planowana. Dokładnie. Być może w czeskim Cieszynie nie. Nie, na pewno nie w czeskim Cieszynie. Natomiast szukamy miejsca takiego, żeby no, zachować to, co nam leży na sercu, czyli też krajobraz miasta i to, jak to będzie wyglądać. Oczywiście odległość od najbliższych siedzib mieszkańców to też jest kwestia, którą bierzemy pod uwagę oczywiście. Natomiast no, według zapewnień inwestora taka inwestycja nie powinna wzbudzać żadnych obaw, jest dozwolona, zdrowa, powiedzmy, nie szkodząca zdrowiu. I te 60 metrów też powoduje, że to wtedy nie ma wpływu takiego tak na zdrowie. Tak naprawdę wczoraj przedstawiciel inwestora mówił nam też o tym, jakie są różnice w różnych krajach, jeśli chodzi o pozwolenia na to, jaki powinien tu być, nie wiem, obszar, natężenie i tak dalej tych fal. No i różnice są nawet między Czechami i Polską, więc poprosiliśmy też o taką informację, jak to wygląda w Niemczech, w Polsce, w Czechach, żebyśmy byli świadomi, że jednak normy, które mamy w Polsce są bardzo wygórowane i w związku z tym też te inwestycje muszą być tak wysokie, żeby spełnić te normy, czyli jak najmniej szkodziły mieszkańcom. A jak to się stało, że dopiero teraz ta wiadomość dotarła do wszystkich, że ta wieża jest budowana? Ja mogę się przyznać, 2 lata temu w czasie wakacji nie śledziłam BIP-u. Jedynie ta informacja została na BIP-ie umieszczona. Nie było informacji do radnych i tutaj mogę zapewnić, że na pewno radni nie zostali o tym poinformowani. Natomiast no, takie... Urząd Miasta postąpił zgodnie z prawem. Czy została zapewniona pełna komunikacja do mieszkańców? Na pewno nie. A kiedy będzie w takim razie ta wieża, skoro ustaliliśmy, że nie da się jej uniknąć?
według zapewnień inwestora czekamy w tej chwili od wczoraj na ich wymagania, gdzie oni ewentualnie widzieliby przeniesienie tej inwestycji. Natomiast na pewno w tym czasie, jak powiedział nam przedstawiciel, nie zaczną budowy, dopóki się nie dogadamy. Czyli w tym roku na pewno nie? Nie. Nie. Jeśli znajdziemy inne miejsce i Państwo uzyskają pozwolenie na budowę, bo rozumiecie Państwo, że to jest też kwestia tego, że będą musieli uzyskać wszystkie zgody na tą nową lokalizację. Więc jeśli uzyskają, tak naprawdę inwestor powiedział wczoraj, że wieża jest już gotowa, no i oni są gotowi na to, żeby ją przywieźć i postawić. Tylko mamy szansę na to, żeby uniknąć tego miejsca? No, myślę, że wszyscy zrobimy wszystko, żeby uniknąć tego miejsca. Wiadomość, że wieża telefonii komórkowej Play ma stanąć niedaleko, opodal wieży Piastowskiej, czy całego wzgórza, historycznego wzgórza zamkowego, no, gruchnęła na nas jak jakiś bardzo zła wieść. Jakie wywołuje myśli? Po pierwsze oczywiście, że nie może tam stanąć, dlatego że zakłóca i cały układ urbanistyczny, ten, który został zaprojektowany, ale też ten, który jest, czyli nie do końca w pełni zaplanowany, ale ten, który mamy zastany, który od iluś lat nam towarzyszy. W związku z czym wszelkie zakłócenia, a szczególnie tak wielkie, powodują pewne zmiany, które dla nas są nie do zaakceptowania. Po drugie, zmiana historyczna, to znaczy zaburzenie historycznego układu, całego symbolicznego bagażu, który jest tym bardziej nie do przyjęcia, zwłaszcza, że osobiście przeżywałam dyskusję, kiedy padały argumenty przeciwko pozostawianiu Zamkowej 1 jako trwałego elementu tej części miasta ze względu na zasłanianie wzgórza zamkowego. Tym bardziej więc nie możemy się zgodzić na coś, co będzie absolutnie wystawać za wzgórzem zamkowym, bądź z innej perspektywy, na przykład z czeskiej strony, będzie w ogóle przeszkadzać w tym widoku. No i trzeci jeszcze argument, dlatego że wiemy, iż niektóre badania dowodzą, że promieniowanie wynikające z tej technologii prawdopodobnie jest rzeczywiście szkodliwe. Tego argumentu nie podałam, czy nie podałam w petycji, o której za chwilę, dlatego że najczęściej telefonie z tym argumentem sobie świetnie radzą. W związku z czym wiemy, że i tak ten argument gdzieś jest wymieniany, ale powiedzą, że powyżej 40 metrów nie jest to szkodliwe działanie. W związku z czym, żeby nie wchodzić w niepotrzebne dyskusje, trochę zmieniające siłę tego naszego przekazu i sprzeciwu, w związku z tym ten argument został pozostawiony innym środowiskom. Ja postawiłam na ten, który jest niezbywalny i z którym nie da się dyskutować, czyli zakłócenie historycznego bagażu, historycznej perspektywy tego horyzontu, który dla nas jest właśnie nie do przyjęcia. Myślę, że mówię dla nas nie tylko w sensie społeczności lokalnej, czyli mieszkańców Cieszyna, ale mówię o wszystkich tych, którzy doceniają wartość Cieszyna jako historycznego miasta, które, kiedy patrzymy na nie, nam o czymś opowiada. I oczywiście, gdyby ta wieża stanęła, to by była kolejna opowieść o tym Cieszynie, bardzo kapitalistyczna, bardzo taka skierowująca nas na to, że rynek rządzi. Na to się nie chcemy zgodzić, dlatego że ta przestrzeń jest dobrem wspólnym i nie życzymy sobie, żeby prywatny, czy też skomercjalizowany inwestor zagarniał nam symbolicznie tak bardzo właśnie tę przestrzeń. W związku z czym powstała petycja, która jest efektem różnych rozmów i przemyśleń, ponieważ wiemy, że pani burmistrz Gabriela Staszkiewicz wraz z panem wiceburmistrzem Przemysławem Majorem dość intensywnie pracują nad zniesieniem tego pozwolenia i w ogóle, żeby ta wieża stanęła. W związku z czym szukaliśmy takiej argumentacji i tak petycję chcieliśmy skonstruować, żeby ona uzupełniała ten głos, ale była też niezależnie bardzo mocna właśnie w imieniu mieszkańców i miłośników, czy też wszystkich tych, którzy znają i cenią Cieszyn. Petycja jest dostępna online. Na stronie petycje online. Wystarczy wpisać pierwsze słowa nie dla wieży telefonii komórkowej przy ulicy Sportowej w zabytkowym obszarze Cieszyna, bądź pewno wyszukiwarka znajdzie z łatwością, jeśli wpiszemy kluczowe słowa, jak na przykład wieża telefonii komórkowej, ulica Sportowa Cieszyn, petycja. Na pewno nam się bardzo szybko znajdzie. Poza tym różne portale cieszyńskie już udostępniły te petycje i to jest jedna wersja, którą można podpisać. Nie trzeba, jak pod każdą petycją, podawać PESEL-u. Wystarczy
wystarczy się podpisać, napisać wyraźnie swoje imię, nazwisko i podać miejscowość, z której pochodzimy. Druga, ta sama petycja, ale w wersji papierowej, jest dostępna w świetlicy krytyki politycznej i pozostawimy pewno w kilku miejscach instytucji publicznego użytku, gdzie Państwo będą mogli się podpisywać. Na moim Facebooku, na moim profilu Facebooka, jak wielu też miłośników Cieszyna, jest ta petycja również udostępniona, można się komunikować i możemy wydrukować, podejść. W każdym razie trzeba zrobić wszystko, żeby jak najwięcej nas podpisało te petycje, dając wyraz sprzeciwu i solidarności tutaj z tymi, którzy są przeciwni tej wieży telefonii komórkowej.